Pani marszałek, Wysoka Izbo. Debata budżetowa bez ministra finansów. Dlaczego? Bo to najgorszy budżet. Budżet drożyzny plus, wirtualnej księgowości, rozpasany budżet, budżet wydatków dla swoich, w tym na odprawy, zwiększenia wydatków dla premiera i prezydenta. A po drugiej stronie co? Ograbianie samorządów, dla najuboższych dodatek osłonowy 17 zł i na służbę zdrowia realnie średnio około 5% w czasie pandemii. Domagamy się z tego miejsca zwiększenia środków na służbę zdrowia o 20 miliardów, w szczególności na onkologię, na Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, na szpitale powiatowe, oddziały pediatryczne w Puławach, Lubartowie, Janowie Lubelskim i wiele innych wydatków i inwestycji w województwach najuboższych, na Lubelszczyźnie, która jest jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce. A do posłów z Lubelszczyzny apeluję, aby się nie bali podnieść ręki w słusznej sprawie. Ten budżet, szanowni państwo, to budżet drożyzny, to budżet niesprawiedliwy i nie ma na to naszej zgody. Dziękuję bardzo.